Dobra, moi drodzy, muszę jeszcze jego na miejsce nadać. Chyba można tęgę iść. Zgadzi się na plągę. Nic nie myślę, że nie można tęgę nie pójść. Bo to jest skręg. Tu jest też jakieś miejsce, że można tęgę pójść, ale zobacz, co tu jest. Moi drodzy, myślę, że tu można iść tęgę. Nie myślę, że nie można iść tęgę. Skręcie błągę. Rozwiglenie dróg, bo tam szedłem w kierunku stacji kolejowej, ale nigdy nie szedłem tęgę. Ale jazda. Na to wygląda, moi drodzy, że mogę w restaurant jeszcze dzięgiej pójść. No, robi się ciekawie, dobra chmura przyszła. To ja sobie jeszcze tutaj pofilmuję. A tam w ogóle galicheka. Skręcim pągę. Ciekawe, trzeba tęgę pójść. Nie znam tej ścieżki, tu chętnie się tu wybiorę. O, można tęgę iść. Ja już myślałem, że jest tu w rękach prywatnych keren. Jakiś zabagniony keren. Dobra, nic, idziemy, moi drodzy, galę eksplorować. Skręciłem w tą ścieżkę, bo nie znam tego miejsca tutaj. Jak widać w Respring, można nieco kawałek dalej pójść. Kurde, ale robi się ciekawie. Bardzo fajna pogoda. Tu jakieś zabagnione jeziorko. Może o tym skawie mówili zabagnionym. Nie wiem, czy to będzie widać na GoPro, że ręca pływa jakaś bagienna roślinność. No, bardzo ciekawie ten skaw wygląda. Dobra, nic, moi drodzy, idę dalej. Ale fajnie tu. Pytanie jest, gdzie ja wyjdę tęgę. Ale robi się coraz ciekawie. Akurat tego miejsca nie znam. Tutaj nie chodziłem nigdy tą ścieżką. I powiem wam, że trochę żałuję. Bo robi się tutaj mega ciekawie. A na szczęście chmura zyskała, słońce zyskało trochę przesłonięte. To będę mógł trochę lepiej dla was nagrać. Cieszę się, że ten deszcz jednak wczoraj padał. O, ja lubię, jak jest tak świeżo i pachnąco po deszczu. Nie ma jako taką błota, tak, jako taką po japońsku. Dobra, mam nadzieję, że się tutaj nie skończy ścieżka. Dobra, gdzie ja tędy pójdę? Jasne, można tędy iść dalej. Jak jest kilka ścieżek, jak sam tam ścieżkę eksplorować? Jestem zainteresowany tym miejscem. Jasne, można tęgę iść. Ale co, to już koniec? To znaczy, ja nie wiem, moi drodzy, czy tęgę kończy się ścieżka, czy można dalej iść. O, no to chyba koniec. Właśnie nie wiem, czy to już koniec, czy można jeszcze dalej pójść. No, no, to tutaj z tej strony. To tutaj, tylko że to jest z tej strony. No to jest wszystko jasne. Dużo tych ścieżek, którymi można, moi drodzy, iść. Wow, ale fajne widoki. Nie wiedziałem, że tędy mogę iść. No nie, no naprawdę ciekawy plener dzisiaj będzie. Tylko zastanawiamy to, moi drodzy, w jakiej jakości mi się wideo nagra przy użyciu tego kodeka, który ustawiłem do nagrywania. O nie, no to ciekawie tu. A tu? Tutaj też się da iść? Poważnie? Aż taki rozległy jest restryn? Gdzie ja tędy pójdę? Jasne, mogę tędy iść. Wygrywało mi się jako koniec trasy. Serio? No to jestem zaskoczony. Tam się szło na stację kolejową Bodmin Parkway. Tego się kompletnie, moi drodzy, nie spodziewałem. Muszę się patrzeć, czy coś z góry nie leci. Nie, bo to jest stary most. Trzeba zawsze się do góry popatrzeć, czy coś na głowę by nie spadło. Ale jazga, restaurant jest taki ciekawy. Ale jazga. Ale fajne miejsce tu znalazłem do chodzenia. Jakieś przegnite drzewo.
Czekajcie, sfilmuję jeszcze obok Starego Mostu z tej strony. Ojej, ale to fajnie. Jaka jest kiska, moi drodzy. Ludzie mówili, że w niej pływają też łososie. W tej rzece. Kurwa jest ryba. Czekajcie, by się bliżej. No jaka tłusta ryba tam pływa. Nie wiem, czy GoPro wychwyci jakieś ryby pływające. Ale jest to bardzo kiska rzeka, moi drodzy. Nie wszędzie rzeki są kiska, ale w Koronowali rzeki są kiska, moi drodzy. Kurwa, łachę sam o lesie. Mam nadzieję, że się nie natknę na nic dziwnego. O cholera, jak to ładnie. Nie sądziłem, że Respring może być aż tak zarąbiski. A tam jakieś bagienko, co to? Jakieś dzikie bagienko. Dobra, nic, nie tracę czasu, bo przecież trzeba nagrać content. Trzeba wrócić zaraz do psów, żeby nie były cały czas same w domu. No, zaczyna się trochę o moje psy, moi drodzy martwik. Zostawiłem je na kilka godzin w domu. Nie lubię, jak psy są same w domu, bo potem są smutne i mają depresję. A jak jeszcze gdzieś pojechać? Potem muszę je wziąć znowu na spacer i z nimi pobiegać. Mam psy rasy kokapu. Kochane są. Takie energiczne. O cholera, duża buka. Znowu trzeba będzie bukę myć. Gdzie ja do choroby kęgę pójdę? Ale się wpakowałem. Na szczęście można kęgę iść, ale dokąd mnie ta krasa zaprowadzi? Co to za zwierzęta? Nie wiem, co to za ptaki, jak skrzeczam. Ale ja sobie kęgę pójdę, bo jest to ciekawie ładnie ten Respring. Muszę wam powiedzieć. Naprawdę mi się to podoba. Nie zgadzam sobie sprawy, że można aż tak daleko pójść. No powiem wam, czuję miłe zaskoczenie z powodu tego. Najprawdopodobniej idę do trasy końcowej, ale zobaczymy. Nie sądziłem, że aż tak daleko będę mógł z dwóch rzeki iść. Czuję miłe zaskoczenie. Naprawdę czuję miłe zaskoczenie. Muszę wam powiedzieć. Tylko ciekawe, jak mi się wideo nagra. O, jedzie znowu pociąg. Słychać tam. O kurde, to jest wylot ścieżki do rzeki. O fajnie, to będę mógł rzekę tu sfilmować. Ach, super, to się cieszę. To się naprawdę cieszę. O fajnie, bukę mógłbym sobie umyć, ała. O super, super, ale to jest fajny mikroklimat tu nad rzeką. No to powiem wam, jestem mile i pozytywnie zaskoczony, że trafiłem tutaj nad rzekę. O tutaj Jacek sfilmuje dla was. Ale fajny plener, jestem mega zadowolony. Jestem więcej niż mega zadowolony. Ja chyba sobie zaraz zrobię, moi drodzy, przerwę. Chciałbym sobie bukę trochę przemyć. Ale fajny piasek. Tak się trochę błyszczy, jak